Za chwilę połączymy się ze studiem numer 4 Telewizji Polskiej. Witam Państwa w studiu 4 Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz dyskusji, do której, przypomnę, pan Wałęsa został zaproszony przez pana Miodowicza. Ustaliliśmy, że ta rozmowa będzie trwała do 40 minut, że 5 minut przed upływem tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy uprzedzający obydwu rozmówców, że czas dobiega końca. Ustaliliśmy również, że rozmowę rozpoczyna pan Miodowicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Minęły lata, panie Wałęsa, od kiedy pana ostatni raz widziałem w Nowej Hucie. I muszę powiedzieć, że patrząc na pana, to tak jak w swoje lustrzane odbicie. Ja też straciłem trochę włosów, przysiwiałem, a widzę, panie Wałęsa, że u pana wąs też jest taki przyprószony. Minęły lata, inna sytuacja. Troski pozostały te same, troski naszych ludzi. I chciałbym od razu powiedzieć, że o ile wyliczymy wszystkie troski i kłopoty naszego społeczeństwa, to ja również, tak jak i pan, zdaję sobie sprawę, które to są. Niedawno ćwiczyliśmy 2 dni w Łodzi w tej sprawie. Co to jest? To są kłopoty dnia codziennego. Brak leków. Kolejki. Kolejki do sklepów. Kolejki do autobusów i tramwajów. To jest niemożliwość wyrównania starego portfela. To jest, że powstaje nowy stary portfel naszych weteranów pracy. To jest sytuacja, kiedy ciągle nie możemy w produkcji ruszyć do przodu, ponieważ starzeją nam się maszyny. To jest sprawa naszego zadłużenia, które z trudem i nie w pełni potrafimy nie tylko spłacać, ale również wyrównywać to, co wynika, powiedzmy, z formalności wynikających z tego zadłużenia. To jest nade wszystko zmartwienie ludzi pracy. Brak perspektyw młodzieży. I o tym sobie zdaję sprawę i chciałbym, abyśmy tej wyliczanki dalej nie prowadzili. Ważne jest to, co zrobić, aby tego nie było. I o ile jedynym lekarstwem na to ma być rozdzielanie załóg, to ja jestem temu wysoce przeciwny i uważam, że to nas do przodu w naszych zmaganiach z trudnościami nie prowadzi. Rozdzielanie załóg dramatyczne nastąpiło w wyniku strajków kwietniowo-majowych i sierpniowych. Ja znam przemówienie pana, panie Wałęsa, do załogi, do stoczniowców, w którym pan mówił, że jednym okiem pan płacze, a drugim okiem się pan raduje. Trochę mnie to zasmuciło, ponieważ w tej sytuacji naszego kraju ta para oczu, a więc zarówno to lewe, jak i prawe, winno być zasmucone. Ja znam skutki strajkowe. Otóż niezależnie od tych skutków ekonomicznych, które zostały podane tak czy owak, prawda, bo to ciągle się sprzeczamy, jakie to są skutki, prawda, niektórzy je wyolbrzymiają, inni je pomniejszają. To zauważyłem zarówno w kopalni Andaluzja, jak i w Stalowej Woli, jak i w naszym kombinacie hutniczym, krakowskim, jak i u portowców szczecińskich, że załogi się dramatycznie podzieliły. Podzieliły się na tych, którzy strajkowali i którzy nie strajkowali. Na tych, którzy organizowali i na tych, którzy byli temu przeciwni. Moim zdaniem, a mam pewne warsztatowe doświadczenie, są to podziały niebywałe i długoletnie. One nie prowadzą do konsolidacji, do skupienia się załóg wokół tego, co załogi mają wykonywać. Druga kwestia, bardzo poważna. Czy można uważać, że pluralizm związkowy rozwiąże wszystkie nasze problemy? Gdyby tak było, gdyby można do tego doprowadzić, to jestem zwolennikiem takiego pluralizmu. Natomiast jestem przekonany, że do tego nie doprowadzi.
Pan, panie Wałęsa, powiada, nie bez racji oczywiście, że nie ruszymy z miejsca, o ile nie będziemy mieli wsparcia i pomocy finansowej z Zachodu. To tego wsparcia nigdy nie otrzymamy w sytuacji, no, kiedy będziemy tutaj zablokowani, no, brakiem tej decyzji odnośnie relegalizacji Solidarności. I ja jestem przekonany, że gdyby to nastąpiło, to to wsparcie będziemy mieli. Ale w jakiej sytuacji? Otóż mnie się wydaje i jestem przekonany, że wsparcie dopiero wtedy otrzymamy, kiedy skoczymy sobie wzajemnie do gardła, kiedy powtórzymy lekcję z Libanu, kiedy będzie dramatyczna sytuacja, kiedy nie tylko będziemy tym najuboższym w Europie, jak pan mówi, ale kiedy będziemy również najbardziej niebezpiecznym w Europie. I to wsparcie otrzymamy tylko do tego momentu, dopóki się nie podniesiemy na czworaki. I tak zostaniemy. Dlatego też liczmy nade wszystko na własne siły. Największa rezerwa, największe możliwości, o czym sam pan mówił w Oliwie, tkwią w tym, że musimy zawsze pamiętać, powtarzam pana słowa, panie Wałęsa, że jesteśmy związkowcami, ale nade wszystko jesteśmy Polakami. I to również przyświeca naszej czteroletniej pracy już w naszym OPZZ-cie, no a pięcioletniej działalności naszych związków zawodowych. Sprawa, czy jesteśmy rzeczywiście żebrakami Europy. Jest to bardzo przykre stwierdzenie, które nieraz pan używa. Otóż muszę powiedzieć, że żebrak Europy, który spłaca 2 miliardy złotych co roku, z trudem wypracowany przez ludzi pracy, wcale nie jest w takiej tragicznej sytuacji. My tą sytuację mamy tragiczną, mamy nie najlepsze koncepcje. Ja zapoznałem się z pana przemówieniem w Der Spiegel. I może trochę nieumiejętnie, ale postaram się powtórzyć to, co pan tam powiedział odnośnie naszej ekonomiki, a więc poratowania naszej gospodarki. Że trzeba by nam nade wszystko równości wszystkich sektorów. Że trzeba by wolnego handlu. Że należałoby czynić wszystko, aby te okowy, biurokratyczne okowy przepisów podatkowych zostały zdjęte. A równocześnie, żeby biurokratyczne okowy funkcjonowania aparatu gospodarczego, państwowego pękły. I proszę zwrócić uwagę, skoro się wczytuje w naszą koncepcję, myśmy to nazwali alternatywą gospodarczą, którą żeśmy ogłosili w ubiegłym roku, to jest jakby przepisane z naszej alternatywy. Czy można powiedzieć, że to już jest wprowadzone? Nie, ale zapowiedzi tej ekipy, która teraz jest, no są pomyślne. No właśnie o to chodzi. Ja nie wiem, do jakiego momentu można mówić o wolnym handlu. Bo proszę zwrócić uwagę, że niezależnie od wszystkich naszych kłopotów, to jest taka sytuacja, że mniej więcej połowa naszych obywateli, nas tutaj, Polaków, ma pieniądze, które nie wie na co wydać, bo nie ma na co, ale połowa z trudem koniec z końcem wiąże. Ale są również setki tysięcy cwaniaków, którzy na tej naszej kiepskiej sytuacji bardzo bazują. I kto to jest? Czy to są ci, którzy wytwarzają? Nie. To są ci, którzy handlują, którzy spekulują, którzy pośredniczą. Także rzeczywiście społeczeństwo obserwuje to i jest zaniepokojone tą sytuacją. Także na ile wolny handel, no to jest, na to jest trudna odpowiedź. Jeżeli chodzi o sytuację naszego związku, otóż chciałbym powiedzieć, o czym pan z pewnością wie, że zarówno przed Łodzią, jak i w Łodzi twierdzimy, że wszystkie działania, które zmierzają do rozwiązań pluralistycznych w związkach zawodowych, są do przyjęcia. Pod jednym warunkiem. Jeden związek w jednym zakładzie. A to nie dlatego, że jesteśmy uparci, ale nade wszystko dlatego, że rzeczywiście jest to silny związek zawodowy, bo jest nas autentycznie 7 milionów. No gdybyśmy odjęli tych weteranów pracy, no to jest nas 6 milionów z groszami, prawda? Że jest w tym prawie 4,5 miliona byłych członków Solidarności. I ja mam taką propozycję.
No skoro tak jest, jak jest, panie Wałęsa, no to proszę bardzo, proszę do nas wstępować. Proszę wygrywać w wyborach demokratycznych. Bo tak właśnie, takie rozwiązanie pluralistyczne uważamy za najsłuszniejsze. A nie dzielić załogi. A o ile uważamy, o ile mamy takie racje, że rzeczywiście można w inny sposób rozwiązać, no to pojedźmy trochę na zachód, pooglądajmy. Pan, panie Wałęsa, był wielokrotnie na zachodzie i wie, że są różne rozwiązania. Pan na przykład proponował bardzo interesujące rozwiązanie w perspektywie jakiejś, a więc żeby to było 20 zawodów. I ostatnia kwestia. To jest sprawa, czy rzeczywiście mogłoby się tak zdarzyć, że nasza sytuacja by się odwróciła, że to właśnie Miodowicz by się ubiegał o legalizację drugiego związku. Tak, to się mogło zdarzyć. To się mogło zdarzyć, gdyby w 82 i w 83 roku właśnie pana aktyw, pana związek, pana członkowie, do których i ja należałem, muszę powiedzieć, podjął aktywne działanie na rzecz powołania z powrotem tego związku. Ja sądzę, że jego oblicze dzisiaj byłoby zupełnie inne niż oblicze tego związku, który był. Pan zarzuca naszej władzy, że 44 lata to stracone. Jest to przykre i muszę powiedzieć, jest to zrozumiałe dla tych wszystkich, szczególnie młodych ludzi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, dla których perspektywa mieszkania szalenie odległa. Ale dla mnie, który przeżyłem tutaj te wszystkie lata, muszę powiedzieć, że jest to bardzo niezrozumiałe. Bo równocześnie stwierdzam, że wystarczył rok niepokojów tylko, żebyśmy zostali naprawdę przy gołych półkach. Ja nie posądzam o to, że to zrobiła Solidarność, ale uważam, że był to ruch, który był w stanie opanować całą sytuację w 81 roku. Zarówno na tak, jak i nie. Jak i na spokój, jak i niepokój. Natomiast wszystko się wymknęło z ręki. I biorąc pod uwagę tą lekcję, uważam, że nasze założenia, jeden związek w jednym zakładzie pracy, są bardzo zasadne. I nie dla zasadne, spektakularnych naszych interesów, tylko również dają wielką szansę całej ekipie mądrych ludzi, doświadczonych działaczy, którzy są wokół pana skupieni. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Cieszę się z naszego spotkania. Tym, którzy przez 7 lat nie zwątpili, dziękuję. Można by rzeczywiście wyliczać wszelkie mankamenty, trudności, kłopoty. Można by nawzajem siebie obciążać. Ja myślę, że nie jest czas właśnie na tego typu wyliczanki, a czas zastanowienia się poważniejszego nad stanem obecnym i przyczynami, które do tego doprowadziły. W 80 roku, w 81, moim zdaniem nie było zewnętrznych możliwości na reformy, które proponowała Solidarność. Przede wszystkim, jak kiedyś powiedziałem, może niezbyt poważnie, że Breżniew żył 2 lata za długo. Natomiast dzisiaj wydaje się, że są takie możliwości. Natomiast dzisiaj wydaje się, że z tych możliwości nie korzystamy. Natomiast w dalszym ciągu wydaje się, że to, co robimy, jest to w dalszym ciągu ratowanie modelu, czy końcówki modelu stalinowskiego. Przecież sam fakt dzisiejszego spotkania mówi dość jasno i prosto. Nic z tych żądań czy życzeń mojej strony, moich życzeń nie zostało spełnione. Pan, członek KC, mógł sobie pozwolić na spotkanie, o które ja prosiłem 7 lat. Pan mógł dyktować warunki, natomiast ja nie mogłem żadnego warunku postawić. Musiałem tu przyjść, aby nie popaść jeszcze w trudniejszą sytuację. Ale ja powtarzam, my mamy się zbliżać, ma pan tu rację, to wyliczanki czy kłótnie nasze do niczego nie prowadzą. Ale jesteśmy gotowi, jak wiele razy mówiliśmy i mówiłem, jesteśmy gotowi na wielkie kompromisy. Jesteśmy gotowi na wielkie wyrzeczenia. Natomiast nie można nie zauważać rzeczy najistotniejszych. Przecież to nie przypadek,
że wszystkie kraje nasze mają podobną sytuację. Czas wreszcie zastanowić się dlaczego. Przecież właśnie dlatego, że monopol w sprawach politycznych, monopol w sprawach związkowych, monopol w sprawach ekonomicznych, to monopol, do którego pan dzisiaj dąży, panie sekretarzu KC? Pani, przepraszam. Przewodniczący. Jeszcze nie. Panu i długo nie. Życzę tego. I długo nie. Proszę pana, pan jednak w swoich dążeniach tłumaczy tym, że nie jest czas na pluralizm. Albo jaki to pluralizm? Jeden związek w jednym zakładzie. Albo jak słyszałem na waszych spotkaniach, jak jest jeden dyrektor, jedna partia w zakładzie, to i jeden związek. Nic śmieszniejszego wymyśleć nie można. Proszę panów, oczywiście teren zakładu pracy nie powinien stawać się areną walki politycznej, powinien być odpolityczniony i tak jak odpolityczniony w pracy, tak i odpolityczniony w zarządzaniu, a więc nomenklatura na przykład. A więc trzeba poważniejszych rozstrzygnięć, a nie wyliczanek, o których i pan nie chce. A poważne sprawy, które powinniśmy załatwić, to stwierdzenie nasze, szczególnie pana i moje, że pluralizm w świecie, we wszystkich sprawach ekonomicznych, społecznych i politycznych sprawdził się we wszystkich krajach, gdzie był używany. A jeśli tak, to już nie powinniśmy dyskutować, czy pluralizm w Polsce jest potrzebny i sprawdzi się, bo on udowodnił swoje istnienie w świecie. Natomiast powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób w Polsce, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, w jaki sposób w Polsce spróbować wprowadzać systemy, które wszędzie w świecie się sprawdziły. I w związku z tym na te tematy główne powinny być nasza rozmowa i te tematy główne powinniśmy starać się rozwiązywać. Problem pan nie poruszył, a ja poruszę problem okrągłego stołu. Byliśmy, jesteśmy gotowi do rozmów, jak powiedziałem, do kompromisów, ale przecież takie stwierdzenie jak pluralizm, tak, a jeden związek w jednym zakładzie pracy rozbiło tą koncepcję. Powiedzieliśmy i mówiły strajki ostatnie i przedostatnie, nie ma wolności bez solidarności. Choćby była to mała siła, choćby była nieduża, to jednak jest, w każdym zakładzie jest i musi być w sposób proporcjonalny zauważona i musi mieć możliwość realizować swoich tak obronnych, jak i życiowych spraw. I dlatego nieuwzględnienie tego wszystkiego powoduje taką sytuację, jaką mamy. I w związku z tym, jeśli chce pan poważnie traktować i porozumienie, i zrozumienie, to nie dyskutujmy, czy potrzebny jest Związek Solidarność, tylko jak go uruchomić, jak, w jaki sposób, ponieważ przejście do pluralizmu może powodować destrukcję, anarchię. Zastanówmy się, jak to zrobić, aby tych rzeczy nie było. Natomiast nie zastanawiajmy się nad potrzebą pluralizmu. Myślę, że tytułem wstępu to by wystarczyło. Dziękuję bardzo. Otóż, panie Wałęsa, pan tu powiedział hasło, które jest wielokrotnie podnoszone, że nie ma wolności bez solidarności. Otóż ja od razu chciałem powiedzieć, że ja znam też inne hasła o tych liściach. Ja nie chcę je powtarzać. O powiedzmy, no precz z komuną. Nie ma co prawda hasła jeszcze Biżyda, ale to powiedzmy, tak lecą te hasła. To są fakty i one są przerażające. Społeczeństwo nasze musi mieć spokój. Ja nie mówię spokój błogi, bo do tego spokoju w ogóle nie dochodzimy, bo jest wiele kłopotów rodzinnych i w państwie, i w pracy, i wszędzie. Ale spokój społeczny przynajmniej. Bezpieczeństwo socjalne naszego społeczeństwa. I chciałem zaznaczyć, to nie dlatego, że ja jestem w komitecie centralnym, jest nasze spotkanie. Tutaj akurat to nie ta myśl powinna towarzyszyć panu, panie Wałęsa. To dlatego, że w związkach zawodowych, przede wszystkim w Radzie OPZZ-u jest przekonanie, że o ile o związkowych sprawach powinni ludzie pracy rozmawiać, to ci, którzy pracują, a nie ci, którzy nigdy palec o palec nie trącili w zakładzie pracy. I stąd też jest nasza rozmowa. Gdyby nie było w naszym kraju wolności, to naszego spotkania by absolutnie nie było. Jestem przekonany. Dlatego też to hasło uważam za piękne i śliczne. Natomiast no, samo dzisiejsze spotkanie świadczy o tym, że jednak jest wolność w naszym kraju. I zgadzam się z panem, że teraz są warunki do poważnych reform i do poważnych zmian w naszym kraju.
Cieszę się z tego, że pan powiedział, że są warunki. Ja powiem jeszcze gorzej. Historia strasznie, strasznie oceni nas, jeśli nie wykorzystamy tych warunków. Mamy dobry klimat we wszystkich prawie krajach naszego systemu, szczególnie w Związku Radzieckim. Przecież tam idą dalej w reformach. Przecież tam naprawdę robią to, o co Solidarność w tamtym czasie i do dzisiaj walczy. Dlatego trzeba nie przeszkadzać w perestrojkach. Trzeba natomiast jednak u nas, po tych doświadczeniach, jakie mamy, z jednej strony i z drugiej, trzeba przejść dalej i trzeba wyjść naprzeciw tym wszystkim dążeniom, szczególnie młodzieży. Jeśli tego nie zrobimy, a nie zrobimy to, rządząc w dalszym ciągu przywilejami. Przecież spotkanie nasze jest też przywilejem. Przecież ja, gdybym ja poprosił, nie doszedłbym do tego stołu. A że pan poprosił, no to jesteśmy dzisiaj. Wspólnie bardzo dobrze. Wspólnie. Proszę pana, bardzo dobrze. Ja, ponieważ jest tak dużo spraw, które należałoby tu poruszyć. Ja proponuję, jeśli tak, proszę pana, jeśli pan myśli poważnie rozmawiać, to ja proponuję jednak zrobić, przecież to nasza telewizja. Proponuję, zróbmy spotkania fachowców po obu stronach. Przez kolejne, nie wiem, 5 tygodni, 6 tygodni pod rząd, tak jak mamy dzisiaj. I niech porozmawiają nad tymi wszystkimi sprawami, które należałoby jak najszybciej załatwić. Dlatego, że jedno spotkanie, to mamy tak dużo obciążenia, takie przykre doświadczenia, a wręcz trudno uwierzyć, aby już z dnia na dzień mogło się tak daleko zmienić, że ja mógłbym się nie bać o swoją sytuację, kiedy nie dostałem żadnego zabezpieczenia naszych występów tu. A więc to dobrze, gdyby rzeczywiście zaczęło się w Polsce dziać poważniej, aby rzeczywiście prawa były jednostki szanowane. To było wszystko bardzo fajnie. Ale zanim to sprawdzimy, to jednak proponuję, żeby pan się zastanowił nad tą moją propozycją, abyśmy pociągnęli, nie wiem, przez miesiąc czy przez dwa, w każdym tygodniu na żywo takie spotkania, ale już fachowe, które by nas przesunęły dalej trochę. Dlatego, że jak my to sobie pogadamy i pójdziemy do domu, a życie będzie w dalszym ciągu takie same trudne, i tak żaden problem nierozwiązany. Pan mówił o młodzieży. Proszę pana, jest wiele generalniejszych spraw. Na przykład nie wiemy, ile dajemy na ZOMO. Na przykład nie wiemy, ile dajemy na wojsko. Oczywiście, dzisiaj to jest tajemnica. Ja nie robię tego złośliwie, żeby to było jasne. Natomiast społeczeństwo, w którym jesteśmy, chciałoby wiedzieć. Nie wiemy, ile dzisiaj się wydaje talonów na przykład, a się wydaje. Dlatego o tych wszystkich sprawach, w imię nawet sprawiedliwości, w imię przyszłości powinniśmy rozmawiać, ale znów nie w zasadzie przywilejów. Nauczmy się prawem rządzić. Nauczmy się prawne zabezpieczenia. Ja nie chcę być wzywany jako czy zapraszany na zaproszenie, które dzisiaj jest, jutro nie ma. Chcę być traktowany jako delegat załogi, jako ten, którego wydeleguje załoga, a nie prywatny człowiek, jak do dzisiaj to się interpretuje. A więc, proszę pana, oczywiście po dzisiejszym naszym spotkaniu nic tu dobrego nie wyjdzie, oprócz tego, że po raz pierwszy może Polska zobaczy w ONZ, zobaczy, że próbujemy się dogadać. To duże osiągnięcie, to bardzo duże osiągnięcie. Ja powtarzam, należy szybko się zabrać za rzeczy generalne, a generalne to pluralizm. Nie bójmy się pluralizmu, niech się wreszcie władza nie boi ludu swego. Przecież ten lud zrozumie, jeśli się mu powie prosto, rzeczywiście, zły system zarządzania, koniec stalinowskiej epoki, który w dalszym ciągu jeszcze obowiązuje w pewnych rzeczach. Trzeba to zmienić, zmienimy to, ale te zmiany muszą być, powtarzam, prowadzone przy otwartej kurtynie, ale nie tylko w mowie, bo mowy w Polsce jest dużo i my tu ładnie mówimy, nawet demagogicznie może ktoś powie. I po tej naszej rozmowie znów nic nie zostanie. Proponuję, żeby jednak zostało, proponuję jednak ustalić następne spotkania, w którym już te emocje nasze wstępne opadną, ale na żywo. I wtedy porozmawiamy już dalej, co zrobić dla tej polskiej młodzieży, co zrobić dla tej sytuacji, która mi jest, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób być bardziej solidarny w tych trudnościach i w jaki sposób wykorzystać szanse, które historia i sytuacja nam przyniosła.